Witam na kanale Para Drutów. W tym filmiku pokażę, jak zrobić sweterek dla pieska lub kotka. Robiony ten sweterek akurat, który pokazuję, dla jorczka wagą 3 kg. Jest łatwy w zrobieniu. Też pokażę, jak można zmniejszyć lub zwiększyć rozmiar. To wygląda tak na pleckach. W robieniu jest super taki łatwy, nic tu takiego ciężkiego nie będzie. Skomplikowanego też, każdy potrafi taki zrobić. To jest tak na bok, jak wygląda. Osobno będziemy robić sweterek i osobno pokażę, jak zrobić ściągacz. Zaczynać będziemy od brzuszka. I iść sobie po kolei, to będzie tak bokiem, bokiem, ciągłym będziemy robić i dojdziemy znowu do drugiej strony brzuszka. Później tutaj sobie pozbieramy razem, zszyjemy na przykład, może pokażę, jak igłą tutaj pozbierać, żeby nie było widać, bo tutaj akurat ja robiłam to szydelkiem i został mi tutaj tak widoczny tą, czyli jak tak na brzuszku, to tego nie będzie widoczne, ale moim zdaniem lepiej igłą pozbierać. To pokażę, jak to zrobić. Przed tym, jak zaczniemy robić ten sweterek, chcę jeszcze pokazać. Ostatnio zrobiłam taką czapkę na drutach. To jest czapka z uszkami. Z jednej i z drugiej strony. Takie uszka długie. Możemy też ją nosić, jeżeli te uszka zabierzemy tak do tyłu. Będą nam tak i tak zamknięte uszka. I to jej przód. Z tyłu tak wygląda. No jak tutaj możemy podbierać, możemy też sznurek dodać sobie, możemy po prostu jako taką guziczkiem zrobić. To już zależy, jak komu się podoba. Zrobione jest w 4 nitki, jest gruba, ciepła. Jeżeli jesteście zainteresowani, żeby zrobić też taki filmik, chcecie taką czapkę zrobić, to proszę napisać w komentarzach i proszę postawić paluszek do góry. Jak nazbieramy 40 komentarzy i 50 paluszków do góry, to zrobimy razem tą czapkę. Czapka jest łatwo robiona, ale długo. Schodzi troszeczkę tak czasu, czyli tak mi zeszło na tą czapkę 2 wieczory moich. Jeżeli ze sweterkiem liczyć, no to na sweterek jeden wieczór, to już też mniej, parę godzin, no to tutaj 2 wieczory ja siedziałam na tą czapką. Bardziej zeszło tutaj, kiedy obrobiałam sobie tak od krawędzi. Bo czapka to szybko zrobiło się, ale na przykład od krawędzi to po zrobienia, no to trochę nam pójdzie. No nie wiem, jak chcecie. Jeżeli jesteście zainteresowani, to proszę napisać w komentarzach. Nazbieramy 40 komentarzy, 50 lajków, no to wtedy już zrobimy razem też taką samą czapkę. A teraz wracamy znowu do naszego sweterka. Przed tym, jak zaczniemy robić, zaczniemy od brzuszka, tą stronę, później będziemy robić tu. Tu zostajemy tak, jak było, nie będziemy dodawać. Tu będziemy dodawać jeszcze oczka, zrobimy półokrągłe. Tu popracujemy i dalej też zrobimy łapki jedną, tu będziemy zmniejszać i dojdziemy do tych oczek ilości, ile będziemy nabierać. Teraz pokażę, jak to zrobić. Ja mam taki schemat, sobie zawsze robię. I teraz tak, musimy wymierzyć nam pieska czy kotka naszego zwierzęta po brzuszku od początku szyi. Po klatki piersiowej idziemy i po brzuszku, gdzie musimy mieć ten koniec. Ile, jaką długość po brzuszku chcemy. Wymierzymy tą długość sobie. Dalej, co nam jeszcze trzeba? Między łapkami, też po klatki piersiowej, czyli od dołu, musimy wymierzyć sobie szerokość. Jaką mamy tutaj szerokość? Wychodzi nam tak, na przykład mamy długości 12 cm, a szerokości mamy tam na przykład 6 cm. I teraz
Co musimy zrobić? Najpierw robimy próbkę sobie. Zrobimy próbkę tą włóczką i tymi drutami na tych drutach, których będziemy pracować, tak jak musimy zrobić, sobie policzyć, wymierzyć i na przykład nasza próbka ma, tu sobie upiszemy, próbka ma nasze 20 oczek, to jest 10 cm. I tych samych tam 20 ściegów, to jest tam 8 cm. Na przykład tak. Napiszemy. Teraz, jak mamy 12 cm w oczkach, bo w oczkach długość, to my musimy policzyć sobie, że 12 cm, nie wiemy ile to oczek, ale wiemy, że jest 10 cm, to jest 20 oczek. I teraz 12 razy 20 dzielimy na 10, wychodzi nam 24 oczko. Czyli musimy nabrać 24 oczka. Ja zawsze w tych swetarkach sobie robię tak troszkę inaczej, bo ja mam tak, na najmniejszych na przykład tam sobie wyliczyłam, że tam musi być 10 oczek, 15 na przykład, 20, 25, czyli za każdym razem 5, 30, różnica w 30, czyli albo 30, albo 35, albo 20, albo 15, albo 25, czyli 5 jest, 0 albo 5 w końcu. Jak mam tutaj 24, to ja już będę nabierała 25 oczek. I teraz tak, po szerokości mamy 8 cm, tak? 6 cm, ale próbka nasza ma 8. Czyli tak samo, 6 cm nie wiemy ile ściegów. Ale wiemy, że 8 cm to jest 20 ściegów. I teraz tak samo, 20 razy 6 dzielimy na 8 i wychodzi nam 15. 15 rozdzielić, czyli 15 ściegów, tak? Bo tu na ściegi liczyłyśmy. 15 ściegów ciężko rozdzielić na pół, bo to by byłoby 7,5 ściega. Dlatego tu dodajmy jeszcze jeden. 16 ściegów rozdzielimy na pół, to będzie po 8. Dlaczego? Bo my zaczniemy. Tu mamy 16 ściegów, musimy zrobić, ale zaczniemy od połowy. Czyli na początku zrobimy 8 ściegów do lapki i na końcu musimy po lapce zrobić też 8 ściegów i wszystkich będziemy mieć 16. To tutaj będziemy mieć 8 ściegów. I teraz idziemy tak. Jak mamy, teraz zależy też nam tutaj ta długość, bo ta długość, tu nam trzeba będzie tak sobie wyliczyć, bo ta długość może być też różnić się między sobą. Ja robiłam i tak plus minus robiłam też dla Jorka ten sweterek, no ale też tak samo. Na przykład buldożki mają szersze klatkę piersiową, rozbudowanie się bardziej w klatki piersiowej, ale jest krótsze. Na przykład jak jamnik, tajemnik jest dłuższy, ale węższy. Dlatego tutaj plus minus musimy też korygować. Korygować będziemy tutaj tą długość. Ja sobie tak, jak na przykład tu nabraliśmy 10 oczek, to dodamy jeszcze 10. Jak 20, jak 15, to będzie 15. 20 to 20. 25 to na przykład 25. Sobie tak, no niby wyliczyłam tak uniwersalnie, ale bo tutaj będziemy w każdym nieparzystym ściegu dodawać oczka, żeby zrobić o tutaj, niby nam, bo tu jak zaczniemy na przykład, będziemy przerobić, a tu musimy jako dodać oczka, żeby nam poszło tak dłużej, robiło się dłużej, ale to też zależy od tego, ile będziemy tutaj iść. Dlatego w każdym nieparzystym ściegu będę dodawała, jak robimy na przykład na 25 oczek, tak, liczyłyśmy na popróbce tej na przykład, to będę dodawała 25 razy, ale próbowałam na przykład dla Daisy, robiłam 25, to ono było za szerokie, dlatego ja sobie tutaj zmieniam nie na 25, a na przykład na 20 dodanych, bo było za szeroko, to już też trzeba będzie przy tym jak robimy, to sobie przymierzyć za każdym razem, dlatego ja tu dodałam po plus jednym oczku 20 razy.
Dalej w każdym trzecim oczku, w każdym trzecim ścigu my dodamy plus jedno oczko. To było w każdym ścigu, my dodaliśmy taką ilość, którą potrzebujemy, żeby po szerokości było nam. A to w każdym trzecim. Jak to sobie zrozumieć, ile dodajemy? Jak będziemy sobie robimy, zaraz pokażę, jak łapki my będziemy robić, robimy, dodajemy i widzimy, że nam ta szerokość już prawie pasuje, długość nam pasuje, już nie chcemy dodawać, bo jak będziemy dodawać dalej, to jeszcze dłużej zrobimy. Dlatego możemy albo dodawać do prawie do tego, do tej długości, którą potrzebujemy. Do ogona, tam czy mniej, czy więcej, jak kto chce. Czyli dodajemy tutaj i na przykład tak jak ja dodawała i widzę, że już no starczy, mi już będzie za długie. Dlatego ja zmieniłam nie 25, dodałam oczek, a tylko 20. Tu dodajemy jeszcze w każdym trzecim po oczku. Trzy razy, żeby zrobić ten poluokrągle takie, żeby nie było nagle dodawaliśmy i na prosto. Dlatego poluokrągle musi być. To tych trzy oczka uniwersalnie w każdym dodajemy. W każdym trzecim po jednym oczku trzy razy. Dalej tutaj uniwersalnie też może być nam. 12 ścigów przerabiamy bez dodawania. Po prostu przerabiamy sobie 12 ścigów. Bo to będzie akurat tutaj. Jak dodamy i tutaj też tak samo wymierzymy. Moim, tak jak ja liczyłam, to tak wychodzi mi, że uniwersalnie ja mam 12, ale na przykład jak to będzie dla dużego pieska i tych 12 ścieków dla niego, to będzie za mało. To wtedy możemy przerobić tutaj na przykład, bo to akurat po grzbiecie sobie wymierzymy i możemy 18, 20, już zależy od grzbietu, ile potrzebujemy dodać. To też trzeba wymierzyć. Dalej trzy razy, to jest plus minus, tak namalujemy, my odejmujemy w każdym trzecim ścigu po jednym oczku, tak jak tutaj było, tak robimy tutaj, tylko tu dodawaliśmy, tu będziemy odejmować. Dalej tu dodawaliśmy, tak jak ja będę dodawała 20 razy, wy tam inną ilość na przykład, to tu zabieramy po jednym oczku. Tu dodawaliśmy po jednym oczku, a tu zabieramy po jednym oczku. Tyle razy, ile dodaliśmy. I wychodzimy na tą ilość, którą zaczynaliśmy. Tu będzie nam koniec. A tu był początek. Teraz, jak tutaj my wyliczyliśmy już po ścigach, że mamy 16 ścigów, czyli 8 ścigów musimy zrobić. O, tutaj mamy 16, tak? My zaczynamy tak. Czyli robimy 8 ścigów, dochodzimy do łapki. 8 ścigów przerobiłyśmy i będziemy robić łapkę. I tu będziemy mieć łapkę. Tak jak też, to już zależy od tej dziureczki, jaką chcemy. Tu ja robiłam 10 na 10. Można zrobić 15 na 15. Można zrobić, jak mamy cieniutkie, malutkie, 8 na przykład na 8. Zależy od tego też od naszej grubości łapki, tak powiemy. Ja będę robiła 10 na 10. Czyli tu 10 oczek będziemy zbierać. 10 ścigów przerobimy. I później 10 oczek dodamy. To wszystko pokażę. Drugą tak samo. I 10 oczek. Na koniec po naszym lapce musimy przerobić, tak jak tutaj, 8 ścigów. Czytam i tą ilość, którą musimy mieć, to jak policzyłyśmy między łapkami. To już tak, to bo potem ja będę robiła, ale wy tu też pod swoje musicie podłożyć swoje ilości oczek, ścigów. Jeżeli będzie ciężko, na przykład, to możecie do mnie napisać. Tam jest dodany też mój adres mailowy, także można, ja mogę pomóc.
też wyliczyć, spróbujemy zrobić razem. Jeszcze po szyjce my będziemy, tak ja też mam tak przez każdych tam plus minus 5 ścieków, będziemy zmniejszać sobie sami ściegi, żeby było tutaj takie widoczne na szyjce, będzie węższe, a tu szersze. Musimy tutaj sobie takie zmienić troszeczkę. No i teraz zaczniemy już robić. To już prawie koniec naszego tego wyliczania, czyli mówię, tu mamy swoje. Możemy dodawać tutaj tak samo, swoje dodajemy, tu dodajemy swoje w swoje. Czyli na lapkach, jeszcze raz powiem, jak mamy 10, to 10 ścieków. 10 oczek, 10 ścieków, to będzie nasza szerokość. Jeżeli na przykład grubszą mamy lapę, większą, to wtedy 15 oczek będziemy zmniejszać i 15 ścieków przerobimy. Tak najlepiej liczone będzie. No, teraz już zaczynamy, potem będziemy robić. Biorę włóczkę i tak jak mówiłam, no, może tutaj to zostawimy, tak żeby było widać, że będziemy nabierać 25 oczek. Czyli ja tu nabieram po długości 25 oczek. Będziemy nabierać tym sposobem, który pokazywałam wcześniej, gdzie tutaj ten sweterek był pokazany. I nabieramy sobie spokojnie, trzymamy krótką i nabieramy 25 oczek. Nabraliśmy, teraz z powrotem wracamy. Robimy tylko prawe oczka, pierwsze też przerabiamy sobie. Już chwilkę. I policzymy sobie, tutaj nic nie mamy od krawędzi, tylko sobie przerabiamy i lecimy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 i tak liczymy sobie do końca, żeby nic nam nie przekręciło się. Musimy mieć tą ilość, którą potrzebujemy. Tak jak mówiłam, ja będę robiła 25 oczek, czyli tutaj nabrałam 25. Wy nabieracie tą ilość, którą wy potrzebujecie. Odwracamy i to jest pierwszy ścieg będzie, bo ten, który przerobiłyśmy, jeszcze liczyłyśmy, nie liczą się. Teraz pierwszy ścieg. I od razu w pierwszym ściegu będziemy dodawać oczko. Dodajemy sobie, robimy taki narzut. I przykręcamy sobie i dodajemy narzutik. I przerabiamy wszystkie prawymi oczkami. Wszystkie sobie oczka cały czas idą prawe. To jest pierwszy parzysty ścieg. Przepraszam, pierwszy nieparzysty ścieg, w którym dodaliśmy oczko. No i koniec sobie lewe zrobimy tak, żeby było lepiej. Odwracamy się w parzystym. Nic nie dodajemy, bo tutaj jest nasza szyjka. W szyjce nic nie dodajemy. Wracamy z powrotem. Tu trzeba będzie też tak dobrze liczyć te oczka i te ściegi, ile było zrobione. Ot i jest, tutaj nie pokazałam, jest taką był ten narzut nasz. My narzut przerabiamy prawym oczkiem i zrazu zwracamy sobie uwagę, czy nie jest tutaj żadnej dziureczki. Jeżeli jest dziurka, to zakręcić tak, żeby dziurki nie było. Przerabiamy sobie dalej.
Ja to bym tutaj na koniec od ogona, tak będziemy mówić, przerabiałam wyciągły prawe oczko sobie, a kiedy odwracam się, to zbierałamby wyłoczki tak. Więc tutaj będzie nam lepiej zbierać, ściągać oczko. Znowu jest nieparzysty ściek i znowu będziemy dodawać oczko. Czyli pierwsze my sobie zdejmujemy, robimy taki narzucik, podciągamy go i przerabiamy znowu. Wszystko idzie prawe oczko. Cały czas, choć w jedną stronę, choć w drugą, my robimy prawe oczko. I to jest u nas trzeci ściek. A musimy zrobić 8 ściegów. Dochodzimy zaraz tu z tej strony jest u nas szyję, czyli przy głowie, to sobie przerabiamy. Też do końca prawym ja sobie będę przerabiała, żeby lepiej będzie wtedy ściągać ten łapać. Łuczki sobie zabieram, żeby tak tutaj było tylko prawe oczko. I wracamy z powrotem, tu bez dodawania, a na koniec przerobimy narzut. Prawymi oczkami znowu przerobimy wszystko. Dochodzimy tutaj już do narzutu naszego. Prawe oczko. I teraz tutaj patrzymy, jak nam przerobić go, czy lepiej tak, żeby nie było dziureczki i prawe oczko też. Odwracamy się w nieparzystym ścięgu. Dodajemy, to już będzie piąty. Dodajemy sobie oczko. I tak jak mówiłam tu na tym ścięgu, że tutaj będziemy po pięciu tam sobie zmniejszać, ale tu mamy 8 ścieków, czyli tutaj nie będziemy zmniejszać na razie, dopóki nie zaczniemy sobie już robić tutaj dziureczki dla łapki. I sobie tutaj prosto znowu na początku robimy takie oczko, taki narzucik przekręcony i przerabiamy piąty ścieg do końca. Dochodzimy piątym ściegiem do końca. Fajnie tutaj, żeby było dobrze. Tutaj sprawdzajcie sobie, żeby koniec było fajnie widoczne prawe oczko. Wtedy bardzo fajnie, lekko będzie nabierać oczka dla ściągacza. Odwróciłyśmy i szósty ścieg przerabiamy. Tak jak widoczne, ja zabieram sobie jako tak jak przygotowany jest do lewego oczka. Zabieram po prostu pierwsze oczko i dalej przerabiam znowu prawe oczko. To jest szósty ścieg. Koniec szóstego ściągu, dochodzimy tutaj do końca i widzimy, że jest ten narzut nasz. To dodane oczko, przerabiamy go i też tutaj koniecznie końcowe oczko też przerabiamy. Odwracamy się. Idziemy w drugą stronę, znowu dodajemy oczko w nieparzystym ściegu i dodajemy oczko. To jest siódmy ścieg i idziemy znowu prawymi oczkami, przerabiamy wszystkie oczka do końca.
koniec siódmego ściegu. Tak. I jak mówiłyśmy, że ja będę miała tutaj, musiała mieć 8 ściegów i zaczynać lapkę. Czyli w ósmym ściegu, w parzystym ściegu, tak jak musimy mieć, odwracamy się i zaczynamy przerabiać. Pamiętamy, że tutaj od krawędzi nie ma, każde oczko liczy się. Czyli pierwsze liczymy 1, 2, 3, 4, 5. I u małych psów, tak powiemy, do 10 chyba kilogramów możemy mieć 5 oczek tutaj na szejce, od lapki do szeji, żeby tam było. Jeżeli mamy na przykład już po 10 kg i wyżej, to musimy zostawiać więcej tutaj oczek. Czyli to już też musimy sobie wymierzyć tak plus minus. Możemy zostawić wtedy 10 oczek, 8 oczek. To już też zależy ile, bo tutaj od tego nam zacznie się lapka. To jest ten kawałeczek. Mi akurat, tak jak mówię, myślę tutaj do 10, może do 6 kg, to już też zależy, trzeba będzie popatrzeć sobie. Bo ja jak robiłam, to kiedy ona ubrana jest, to jest fajnie, o tak ona wygląda jej na szyjce. Jest super, ja jeszcze dodam też filmik, czy zdjęcia, jak Daisy będzie ubrana. Dlatego tutaj ja na razie zostawiam po 5 oczek. Jeżeli macie, też zależeć od pieska, bardziej rozbudowaną kratkę piersiową, wtedy musimy tutaj więcej zostawić oczek. I to możemy zostawić na przykład 10 oczek i wtedy zacząć robić lapkę. To też uniwersalnie zależy od tego, komu robimy. I tutaj ja, tak jak mówię, 5 zostawiam. I dalej my przerabiamy po 2 oczka razem. Zamykamy oczka. 10 razy, bo tak jak ja tutaj pokazałam, że ja muszę mieć 10 oczek, czyli zamykam 10 oczek. Zamykam dwie, przerabiam razem raz, znowu wracam z powrotem na lewy drut i przerabiam dwie razy. Dwa, znowu, trzy, wracam, cztery, też trochę za luźnie robię, żeby nie było tak zaciągnięte, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i 10. 10 oczek jest zamkniętych. Dalej przerabiamy tutaj do końca ten ósmy ściek. Jeszcze to zdejmujemy i dalej idziemy. Pamiętamy, że tam jest dodane oczko, go musimy też przerobić. Tak, przerobiłyśmy do końca i też tutaj to dodane oczko dodałyśmy. I teraz musimy do góry, czyli tutaj, przerobić 10 ściegów. I to tutaj, które my zabrałyśmy, będziemy liczyć tak jak po pierwsze. Pierwszy ścieg. Odwracamy się, znowu dodajemy oczko, cały czas dodajemy to w każdym nieparzystym ściegu oczko i przerabiamy tylko te tutaj oczka. Te tutaj, które zostały nam, to zostały. I musimy przerobić tam 10 ściegów, czyli tam, gdzie zamykałyśmy, to jest pierwszy ścieg. Teraz dodaję i robię tak, zakręcam, o, dodaję oczko i przerabiam po prostu sobie ten ścieg. Teraz będę liczyła od tego, jak zamknęła, to był pierwszy, teraz drugi ścieg, chociaż wiem, że to w ogóle jest nieparzysty ścieg, ale dla lapki to jest drugi ścieg. Wchodzę tu.
Tu jest zamknięty. Już odwracam się. Będzie trzeci. Chociaż w całości to jest parzysty ściek, ale dla lapki nieparzysty. Jest dodany oczko, go przerabiam. Ostatni też przerabiam. Odwracam się. Znowu dodaję oczko. Przerabiam wszystkie oczko. Dla lapki to jest czwarty ściek, a ogólnie jest nieparzysty. Znowu odwracamy się. Ciągle nam tutaj to tak zostało, a tu tylko przerabiamy tą część. Przerabiam do tych pór, dopóki nie będę miała 10 ściegów zrobionych tej części i za każdym razem dodaję po jednym oczku z tej jednej strony. Przerobiłyśmy, już widać jak nam idzie na wskos te dodane oczka. Odwracamy się znowu po jednym oczku, które zdejmujemy, a dalej dodajemy znowu oczko. I przerabiam wszystkie oczka tej części. I tak przerabiamy, dopóki nie będziemy mieć tutaj zrobionych 10 ściegów. Odwracamy się i tutaj już po tych ściegach, ja mam tutaj, tak jak zamykałam 10 oczek, to 10 ściegów powinnam mieć. I już mam 9 zrobionych i to 10 ścieg będzie dla lapki, jako liczy się 10, ale w całości to będzie nam nieparzysty ściek. Przerabiamy. Zabieram to oczko pierwsze, dodaję oczko. Widać jak fajnie, już tutaj prosto sobie tak leżą wszystko, a tu nam idzie tak na wskos. Cały czas, chociaż z jednej, chociaż z drugiej strony, ja przerabiam prawe oczka. Cały czas. Jest zrobione i teraz, tak jak 10, musimy dodać, tak jak zamknęłyśmy 10 ściegów, tak musimy dodać 10 oczek. Odkładamy ten lewy drut, bierzemy sobie włoczkę i dodajemy tak, jak robimy na żółte od drugiej strony. Chcę tak, żeby było widać. Czyli nakładam sobie tak włóczkę i teraz w tą stronę. O. Czyli pod wchodzimy i zbieramy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 oczek dodanych. Dalej bierzemy tych, które zostawialiśmy. Tutaj zostawialiśmy na przyszyjce i przerabiamy też prawymi oczkami. I tu przyszyjce już nam trochę, ono jak
zmniejszyło się, bo tutaj przerabiałyśmy, a tu nie. I tu widać już, że będzie dziureczka dla lapki. Odwracamy się. Zabieramy sobie włoczki na naszą stronę i przerabiamy. Prawymi oczkami też. I jak wracamy sobie. Tu mamy dodane oczka. To na prosto wchodzimy tak, żeby było przykręcone. O. I sobie przerabiamy malutko. Każde oczko musi mieć być 10 oczek, czy tyle ta ilość, ile zamknęliśmy oczek na lapkę. Taka sama ilość musi mieć. Musimy mieć. Tak. No jeszcze raz może policzymy. 2, 4, 6, 8, 10. Tak, jak zamknęłam 10, tak mam 10. I dalej przerabiam. Cały ściek do końca. Cały czas sobie prawe oczko też zależy, by takimi niekręconymi prawymi przerabiam wszystko, dlatego jest tak, że ja i tak. I na przykład już mam tutaj narzut, to idę wprosto. I to też mogę prosto przerabiać. Wtedy tu mi nieprzykręcone tak ładnie położą się, jak będę robiła narzut, to też będę ściągać, to też będę widziała, jak gdzie, jakie oczko, jaki ściek. I ot jest u nas już tak jak taką. Tak. Weźmiemy nasz schemat. I to jest zrobione, ta część. No to nie jest zrobione. Tu też można policzyć, jeżeli tak samo dodajecie oczka jak ja, to tu widocznie jest, gdzie dodane. Ot jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć razy jest dodane. Tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, tak, dziewięć razy jest dodane oczko. Ja muszę dodać 20, czyli jeszcze 11 razy będę robiła w jedną i w drugą stronę, za każdym razem dodawała po oczku, żeby było 11 razy. Teraz zobaczcie, jak tu jest widoczny, to lewy ściek. To jak będziemy mieć 5 takich zrobionych tych lewych, tak jak tutaj. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To wtedy spotkamy się i ja powiem, co robimy dalej. Czyli dalej sobie przerabiamy całość po całości. Za każdym razem w nieparzystym ściegu my dodajemy oczko. I wtedy spotkamy się, kiedy tutaj będziemy mieć już tam pięć takich ścieków lewych. Już doszłam do tego, jak mam tu teraz dwa, trzy, cztery, pięć. Widać raz, dwa, trzy, cztery. 5 ścieków takich lewych zrobionych. Tutaj cały czas dodawałam też oczka w nieparzystym ściegu i dalej będziemy tak dodawać, dopóki nie będziemy mieć tą ilość, ile potrzebujemy, to w każdym nieparzystym dodać. Ja miałam 20 razy sobie tak wyliczone. A mam dodanych już, zaraz policzymy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Czyli to już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. To będzie 14 raz już dodawany. No ale to sobie dodajemy, a tutaj dodaję to oczko. Przerabiamy. Prawie do końca idziemy. Pokażę, jak tutaj zmniejszać też, sobie skrócać te ścigi, żeby ta szyjka była nam węższa niż cały sweterek. Przy szyjce będzie węższa. Czyli przerabiamy sobie, po prostu idziemy prawymi oczkami.
do końca prawie do końca. No to chodzę, tutaj już miałam łapkę. Idziemy po łapce sobie, tak. I tu, tak jak mówiłam, zostawiałam tutaj dla łapki pięć oczek. Tu uniwersalny jest. Każdy może zostawić więcej lub mniejszy piesek albo kotek mniej. To już zależy od tego, ile tutaj możemy zostawić. 8, 10 oczek. Zależy od tej łapki, jaką łapka powinna nam być. Też mniejsza ta dziureczka, większa. Tu może być szerzej zrobiony, węższej. No węższej to chyba już nie ma gdzie, ale szerzej może być zrobiony, czyli więcej tutaj możemy ściegów zrobić. Tak jak ja miałam tutaj 5 oczek zostawionych, jak robiłam łapkę, no to teraz też 5 oczek zostawiam. 2, 4, 5, jeszcze 3 przerabiam. Raz, 2, 3. Ot, ja mam na lewym drucie 5 oczek. Teraz zabieram włóczkę na swoją stronę. Zdejmuję jedno oczko z lewego druta. Przekładam znowu włóczkę na drugą stronę. I tak jak zakręcam na to oczko. I zabieram jego na lewy drut. Zostawiam tych 5 oczek. Ot, jest zahaczona za jedno oczko włóczka. Odwracam się. I przerabiam z powrotem wszystkie oczka do samego końca. Czyli tych 5, których zostawiałam wcześniej i teraz, 5 też zostawiam, ja ich po prostu nie przerabiam. A biorę i z powrotem zabieram, bo prawe oczko będę robiła, przerabiam do końca 5 z prawymi oczkami. Tych 5 nie przerabiałam po prostu. Dorabiam ten ścieg do końca. Mam tu dodane oczko, przerabiam i zamykam ścieg. Odwracam się. Docieram nieparzysty ścieg, czyli znowu. Bo już widać gdzie, bo tutaj idzie nam cały czas na wskos. Dodajemy oczko. Robimy ścieg ten. Tu, jak pamiętamy, 5 nam zostało. My robimy teraz do samego końca przerabiamy. Czyli tutaj już nic nie będziemy robić, tylko do samego końca przerabiamy do końca ten sam ścieg. Dochodzę tutaj już 2, 4, 5, tak? No tutaj jest ten zakręcony, który. A ja sobie po prostu przerabiam dalej, bo nie widać. Przerabiam sobie do końca cały ścieg. I teraz, jak widoczny jest, a jest widoczny chyba, jest skrócony nam jeden ścieg. Jak było tutaj skrócony, bo robiłyśmy tutaj rozszerzony, a tu skrócony dla łapki, a tu skróciliśmy o jeden ścieg. I teraz od tego skróconego znowu zaczniemy do góry liczyć tak samo 5 lewych ściegów. Pamiętamy, że od tej strony ciągle dodajemy w nieparzystym ściegu, na początku nieparzystego ściegu. I przerabiamy sobie dalej.
No i patrz, tutaj było, o, widać, było skrócone, tak? Zrobiłam raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli znowu robię skrócony i też tak jak robiłam na pięć oczek, czyli jeszcze trzy przerabiam. Raz, dwa, trzy. Zostaje mi pięć. Znowu oczka na moją stronę. Oczko ja zdejmuję na prawy drut i wracam włoczką na drugą stronę. Oczko zabieram. Pięć oczek zostaje, a ja odwracam się i przerabiam z powrotem wszystkie oczka do końca. Oprócz tych pięciu. Dochodzimy z ciągiem do końca. Tu od razu policzymy sobie, ile ja dodałam. Gdzie jest to oczko dodane, przerabiam, zamykam. Od razu sobie policzymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia. Czyli tak jak miałam dodać 20 oczek tutaj. Dodany plus jednym, po jednym 20 razy. Czyli to zrobiłam dalej. Będzie robiło w każdym trzecim ściegu. Będę dodawała oczka. Na tym troszeczkę zrobimy taką przerwę. I jeszcze powiem tak. To jest robiony sweterek uniwersalny. Dla chłopczyka i dla dziewczynki. Dlatego my w każdym ściegu dodawaliśmy po jednym oczku. Wtedy i w dziewczynki, i w chłopczyka będzie troszeczkę otwarty tam brzuszek, tam w połowę. Jeżeli chcemy same dla dziewczynki zrobić i chcemy, żeby ten brzuszek był zamknięty prawie do końca, to wtedy nie w każdym ściegu będziemy dodawać, a tylko przez jeden ścieg i wtedy nie będziemy mieć taki nagle tutaj takie otwarte, takie jak tu jest tak bardziej otwarty ten brzuszek. Może być mniej otwarty, czyli w połowę, bo będziemy przez jeden ścieg dodawać. Ja robiłam uniwersalny. To jest taki jesienny sweterek, lekki. Dlatego jest tak otwarty tutaj i ja tutaj dodawałam w każdym nieparzystym ściegu po oczku. To już też zależy od każdego z Was, komu co podoba się. Też jeszcze raz chcę przypomnieć, że uniwersalna. Czyli możemy sami sobie dopasować szerokość, długość, tutaj większość tego, tej dziureczki na naszą lapkę. Tu tą długość możemy sami sobie dopasować. Tutaj także same możemy, jak to będzie na przykład wielki piesek, chcemy dla wielkiego pieska zrobić, no to jasne, że tu nie zostawimy jemu takie miejsce między lapką a szyjką, a już dłużej będzie. I tutaj nie będzie tych pięciu oczek, a będzie więcej. Dlatego to jest pokazane tak uniwersalnie, jak trzeba go zrobić. A tu wszystkie te oczka, wszystko, ilość oczek, ten tak samo długość, sami będziemy sobie dobierać i dopasowywać. Mam nadzieję, że z tym tutaj zrozumiało. To już taki kawaleczek, czyli tutaj już 20 my dodaliśmy, tak jak ja chciałam. To już niby jak powiemy, ilość tą potrzebującą my dodaliśmy w każdym, czy tam ściegu. Teraz będziemy dodawać w każdym trzecim ściegu sobie oczka. Ja jeszcze raz poproszę, może sprawdzić, czy subskrybujecie kanał. Jeżeli nie, to proszę zasubskrybować, postawić paluszek do góry, jeżeli wszystko się podoba. Napisać komentarz, co o tym wszystkim myślicie. To mi bardzo pomaga i wspiera mnie. I zaczynamy dalej. Czyli tutaj będziemy dodawać w każdym trzecim ściegu po jednym oczku. Ja zaczynam, bo będzie pierwszy ścieg, to w nim dodam oczko. Dodaję znowu tak samo oczko. I przerabiam, tak jak tutaj skręcone, było skręcone te
oczko niby zakręcone w lóżko, czyli ja to będę dorabiała do samego końca i będzie to skrócony sam ściek na jeden. I dorobiamy sobie do końca, wracamy z powrotem, czyli to będzie tak. Pierwszy ściek zrobiony, wracamy, drugi ściek, w trzecim ściegu nie dodajemy, po prostu przerabiamy, wracamy czwartym ściegiem i aż w piątym ściegu zaczniemy znowu dodawać jedno oczko w piątym ściegu i tam się spotkamy. I mamy cztery zrobione, czyli piąty ścieg. W piątym ściegu znowu ja dodaję oczko. To już drugie oczko dodane, tak? I będę przerabiała. I tak, piąty dorabiamy, później szósty wracamy, siódmy nic nie dodajemy, idziemy, pracujemy bez dodawania, ósmy wracamy i w dziewiątym znowu będziemy dodawać oczko i tam się spotkamy. Zaczyna się dziewiąty ścieg, znowu w dziewiątym ściegu już trzeci raz. Dodajemy jedno oczko, tak, tu w każdym trzecim, czyli w dziewiątym już ostatnie trzecie oczko. Przerabiamy do samego tego końca, czyli do końca ściegu i wracamy z powrotem. Dziesiąty ściegiem i w jedenastym spotkamy się. Nic już nie będziemy dodawać, będzie jako pierwszy ścieg nam liczył się. Robimy sześć ściegów do góry. Tu jak zobaczymy, jest skrócony, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Możemy skrócić już, czyli nie dorabiamy pięć oczek. To pierwsze oczko pięciu tych zakręcamy w łuczką i wracamy z powrotem. Będzie skrócony. Czyli robimy sześć ściegów, bo pierwszy skrócony, drugi wracamy, trzeci do końca, czwarty, piąty do końca, szósty. Czyli bez dodawania już oczek i w siódmym ściegu zobaczymy się.